Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nagrywamy w niecodziennych warunkach, a mianowicie dalej będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. Chciałbym skomentować pokrótce obecną sytuację na zachodnim krańcu, no prawie na zachodnim krańcu Sahelu. Sahel to taka wielka kraina w Afryce, taki wielki pasek, który ciągnie się, można powiedzieć, od środkowego Sudanu po końcówki Senegalu. I należy powiedzieć, że Sahel ostatnio jest wybitnie niespokojny. Zresztą on od wielu lat był niespokojny, chyba tylko za panowania francuskich kolonialnych ministrów był spokojny i Francja też decydowała się skolonizować to, co na południe od niej za morzem, żeby powstrzymać niekończące się napady piratów, które po upadku imperiów muzułmańskich, jakie rządziły tam poprzednio, przez setki lat dokuczały wszystkim bez wyjątku na wyznanie i pochodzenie. W związku z tym zorganizowane teraz już nie państwo francuskie w połowie XIX wieku wzięło się za porządkowanie spraw i szczerze mówiąc do lat 60. XX wieku trzymało te ziemie, szczerze mówiąc jak na Francuzów, bardzo dobrze nimi zarządzając. Niemniej jednak w Nigerze doszło parę dni temu do zamachu stanu i zakręcono Francji kurek z uranem. Jest to około 20-25% francuskiego zapotrzebowania na uran. Więc widzimy, jak Rosja i Chiny bez braku większych powodzeń na frontach militarnych zaczynają kombinować, żeby dokręcić Zachodowi śrubkę w inny sposób i to wygląda na razie na skuteczny sposób dokręcania śrubki. Ciekaw jestem, czy brak uranu, czyli brak energii w domach wyleczy Francuzów z rusofilii, ale niestety ich rusofilia jest już tak głęboka, że raczej nie mam co do tego optymistycznych oczekiwań, w związku z tym zobaczymy, ale jednak żyjemy w ciekawych czasach. Widać, że prosta, prymitywna rosyjska propaganda działa bardzo dobrze na prostych ludzi, jakimi są mieszkańcy Sahelu. No i widzimy, że Sahel ze względu na parę czynników, zupełną korupcję elit, zupełny brak pomysłu, co zrobić z wielką populacją, zwłaszcza młodych mężczyzn, którzy nie mają żadnego wykształcenia i nic, bez żadnych większych inwestycji gospodarczych. Te kraje pogrążają się w tym, w czym się pogrążyć muszą, czyli w wojnach domowych i w konfliktach ze sobą i w zamachach stanu. A taki stan rzeczy bardzo łatwo jest wykorzystywać poszczególnym imperium. I jedno imperium w ten sposób dogryza drugiemu. Nawet Rosja kopnęła tak bardzo ją kochającą Francję. Zobaczymy, czy spełni się stare powiedzenie, które mówi, że miłość ci wszystko wybaczy. Zobaczymy, czy to będzie prawda w przypadku Francji i Rosji. Podejrzewam, że tak. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.